dużo osób w komentarzach pisało, że wam się nie podoba, że ta gitara tam sobie stoi. A ja czytam komentarze i ja bardzo lubię was. Dlatego nie tylko ta gitara tam będzie teraz stała, ale również okulele. A teraz zaczynamy. Ustka. Ustka i pustka. W sezonie to piękne nadmorskie miasteczko tętni życiem i hałasem wielotysięcznych tłumów. Później melancholijnie zamiera, a turystów zastępują mewy. Sezon nad morzem jest bardzo krótki. Kiedyś to były takie pełne 2 miesiące, teraz to 5 tygodni takich naprawdę zmożonego ruchu, a potem bardzo mało się dzieje. Ja się nie dziwię, że tam prawie w ogóle żadnego ruchu nie ma, skoro ceny macie droższe niż w Europie. Obroty są mizerne do tego stopnia, że logicznie rzecz biorąc powinno się interes zamknąć, który się nie zamyka w tych miesiącach. No ale mówię, no w tym wszystkim gdzieś są ludzie, gdzieś jest załoga. Mogą być. Gdzie by czas leciał. Adam kiedyś sam był szefem kuchni Syrenki. Teraz zajmuje się głównie carvingiem. Jest to taka sztuka pochodząca z Tajlandii, z bardzo dawnych czasów. Jest to rzeźbienie. Ładnie. Co to, nie wiem, czy to była cebula, ale kwiatek zrobił bardzo ładnie. Mi się spodobał. Dla mnie bardzo stresujące. Ja to mówię, że to są takie dla mnie warsztaty zajęciowe, jak się czymś tam zdenerwuje. Ale to rzadkość. W Syrence nerwów raczej brak. Zdaje się, że brak też dyscypliny. Myślę, że każdy polubił pana Adama właśnie przez to, że jest taki, a nie inny i zaczyna to wykorzystywać w pewnym tam sensie. Czasami mówimy, że jest za spokojny na szefa. Czasami musi być stanowczy, ręką walnąć w stół. Uderzyć pracownika. No takie tam rzeczy. No czasami musi to zrobić, no bo prawdziwy właściciel to jest ten, który bije swoich pracowników. W efekcie kucharze nawet nie udają, że próbują znaleźć jakieś zajęcie. Takie niechcieństwo, takie lenistwo, zluźnienie, brak koncentracji. Pani Magdy, bym oczekiwał jakiejś takiej pomocy. Jakiejś pomocy finansowej od pani Magdy. Że pani przywiozłaby mi jakąś gotówkę, ewentualnie przelew na konto. Takie pomocy bym chciał od pani Magdy. Ustka, w której spędzałam zawsze wakacje z rodzicami. Na piaszczy w tej cudownej polskiej plaży, a tu restauracja Syrenka, pełną nocą. Jest i ona, niszczycielka dobrej zabawy. Czy jeszcze można coś zjeść o tej godzinie w Ustce? Dobry wieczór. Pan jest? Wasylef Adam. Dzień dobry. To jest typowe dla Tajlandii, tego typu wycinanie, tak? Ale ładne. Czy można już? Co dalej z tymi warzywami? Wycinanie jest ładne, ale wystrój lokalu to jest tragiczny, niezachęcający. No bo stoją 2 dni i później są do wyrzucenia, no bo jednak się psują. Z tego powinna być zupa. Żurek jest z jakiego zakwasu? Nie wiem. A może się pani dowiedzieć szybciutko? Dobra. Takim najbardziej chodliwym tematem zup mamy żurek, taki nasz flagowy, o, taki jeszcze karczmiany przepis. Z jakiego zakwasu mamy żurek? Boski, proszę cię, pomóż mi. Zakwasu żurek? Tak. Przecież on sam nie wie. Albo zaraz powie, że zakwas mamy z Biedronki, albo z Lidla. Żurek mamy z proszku i jest zaprawiany chrzanem. Ze słoiczka. Tak. Chrzan, tak, ale z proszku nie powinien być żurek. Rosół z makaronem, z erzacem. No to ze sztucznymi dodatkami, czy nie? Na pewno tak. Jeżeli oni robią żurek sztuczny, to rosół, ja też jestem pewny, że robią sztuczny też. Dajemy rosołu. Rosoła. I gołąbki w sosie, proszę. I poproszę 1 placek ziemniaczany. Czy jest dorsz świeży? Mrożony. A jakaś ryba świeża? Nie mamy żadnej świeżej ryby. Jak nie ma świeżej ryby? Przecież ta restauracja jest nad morzem. Jak może nie być świeżej ryby? Czy to jest wasza specjalność? To się często sprzedaje tam. Który z nich najbardziej? Z kiełbasą? Z kiełbasą. To ja poproszę z kiełbasą. Dobra, rosołek. Taka malutka porcyjka? Nie, to rosołek przechodzi egzamin wewnętrzny. Rosół, ja chcę już rosół mieć wydany. To nie rosół, tylko woda. Jeszcze rybą trochę leci. Jadłam rosół, mogę przyznać, że no, miałam
pewne wątpliwości do tego, czy on ma jakikolwiek smak. Rybki poproszę, że na tym się cebula. Kucharz mi się wydaje, że na tej kuchni trochę pracuje i on jeszcze nie wie, jak robić sałatkę i musi z przepisu czytać? Słabą pamięć ma, tak jak ja. Proszę bardzo, sałateczka. Sałatka z tym cukrem? Ta sałata mogłaby być całkiem przyjemna. Na razie to się da jeść. Możemy jechać dalej. Tylko jedna rzecz Magdzie smakuje w każdej restauracji, to jest piwo. Ja to myślę, że to bar mleczny jest, czy co? No, jeszcze się tu chamstwo pozjeżdża z całego świata. Gołąbek idzie sam, bez surówek. I Tomek, patelnia i jednego placka trzeba usmażyć. O, rany trochę się rozwalił. O kurcz, makabra. To jest zapiekanki. Smacznie to. Rozmokła kapusta gotowana w wieczności. Sos świeżo robiony z pasty pomidorowej i wody, nie doprawiony w ogóle. Jak już chcieli tego gołąbka grzać, to mogli go podgrzać razem z tym sosem, czyli w sosie, a nie osobno w wodzie. Właśnie widzimy, co się stało z tym gołąbkiem. Pani nie lubi mrożonek i nie wiem, czy placek ziemniaczany będę mogła pani podać, czy nie będę myślała. Tomaszku, zrobisz takiego placka normalnie. Świeżego placka stworzymy. Co, ty niepoważna jesteś? Pierwszy dzień pracujesz? Marek czuje się taki, że mu właśnie nikt nie może uwagi zwrócić, że on jest najlepszy, on wszystko najlepiej robi. No, swoją wartość i tyle. Powiem szczerze, po takiej zapiekance można się rozchorować tylko na atak. Woreczka żółkociowego, makaron, ziemniaki, cebula, kiełbasa, tłuszcz. O Jezu. Bardzo proszę. A może nie na sałacie? No gdzie jest taki placek na sałacie? Tak. Może będzie chciałaś pani śmietanę? Możesz mi to podać? Proszę, ale tak podamy. Tak samo bym zrobił. Nie podobałbym tego placka na tej sałacie. Przecież jak to wygląda, jak wiocha. A co to jest? Placek ziemniaczany. Nie. Mączany. To jest sama mąka. Jest surowy prawie. Niedoprawiony, bez soli. Proszę zrobić mi jeszcze raz placek ziemniaczany. Słyszysz? Placek jest surowy. Ślepiutki. Masz zacząć ładnie na tarce, ładnie go doprawić. Pieprzu, soli i mniej mąki. Daj tam dwa ziemniaczki, trzy, obierz na biegu, dostanie placuszek. Dwa jajka, trzy ziemniaki, git ma być, nie? Cement. Ring wolny, drugie starcie. Ale ja na sobie ci zrobić, nie będę tak palić. Spróbuję, panie, powinien być dobry. Masło. To na maśle smażę. To się popierdolę. Jeszcze raz. Masz, babo, placek. Magda zaraz tam pół wieczoru będzie siedziała, żeby spróbować w końcu normalnego placka. Na wymagania. Poproszę jeszcze raz usmażyć placka ziemniaczanego na oleju rzepakowym, nie na maśle. Ja będę miejscu tych kucharzy, żebym usmażył od razu 100 placków na różnych olejach. Rzepakowym, roślinnym, wszystkich. Nawet na fryturze bym smażył. Sięgam, że nie wyjdziemy stąd, dokąd ja nie zjem prawdziwego placka ziemniaczanego. Mówiłem, że pół wieczoru będzie siedzieć. W jakim oleju? Rzepakowym. Bardzo proszę. Ciach, do roboty. No przecież już smażę. Proszę no pole. Ja robię sałatkę, mam na salę. Od kiedy masz to się smażę? Placki. Czy ślepego stresu? Nie, to by akurat to nie wiem, to był mój pomysł, no. Ja dostaję hasło i ja robię, tak? Tak, placek ziemniaczany? Tak, placek. To robił pani? Nie, Tomek. Tomek? A co to za placki, że one są takie nie chrupiące, tylko takie są... Dobra. Nie są chrupiące, ponieważ kucharz stawił ten placek na zimny olej i ten placek wciągnął cały olej. Placek ziemniaczany nie może mieć konsystencji kremu budyniowego. Jak nie umiem robić placków, to jak możemy mieć restaurację? Możemy mieć stację benzynową, a nie restaurację. Pani chce chrupiącego placka ziemniaczanego. Już dajemy. W ustce, jak widać, łatwo się wyłożyć. I to wcale nie plackiem na plaży. Północy będziemy placki smażyć ziemniaczanym teraz. No to dobrze, no co? No to będziemy smażyć. Kolejny placek prawie spalił się ze wstydu. O, ale jaki rumia. On będzie spalony rzeki. W tej całej sytuacji najbardziej mi jest żal kelnerki, która musi chodzić lewo, prawo z tymi talerzami. Ten sam błąd jest popełniany. Jest lepsze, ale to nie to. Jedzenie jest zajebiście niedobre.
Będzie to duży problem. Jak nie ma się szkoły, to przynajmniej się ma tradycję. A to ani to, ani to. No i co pięknie, panowie? Dzieje się, dzieje się. 10 minuta, ale już talerz jest zbity, nawet dwa talerze są zbite. Co będzie dalej? Ciekawe. Jeśli ktoś nie zna przepisu na placek ziemniaczane, to należy po prostu to rzucić o podłogę. Może nawet na was to zrobi wrażenie. Zajrzyjcie do zwyczajnego przepisu. Po prostu trzeba się uczyć. Cieszę się, że Marek dostał kopa, bo zawsze się wywyższa i w końcu ktoś komuś przygadał. Jak to się mówi, przygadał garnek kociołkowi czy kociołek garkowi. Wydaje mi się, że jako młodzi ludzie powinniście mieć ambicje, no i trochę się nauczyć od mamy i babci. O tym będziemy rozmawiać jutro. To jest kwestia gustu. No jeżeli ktoś uważa, że jesteśmy niedoczajni, to niech jej będzie. Liczy się opinia większości. A na dzień dzisiejszy ta pani jest w mniejszości. Nie podoba mi się ten Marek. Jeżeli on tak się zachowuje na kamerach, to ja się boję wybrać, jak on się zachowuje, kiedy nie ma kamer. Zaufałem tutaj chłopakom, czyli daj wolną rękę. No niestety, no. Na jakiejś tam linii nastąpiła porażka. Czuję, że zawiodłem. Ale mi się wydaje, że to nie jest tak, że dopiero teraz źle gotują, tylko chyba cały czas tak jest. A ty kiedyś byłeś szefem kuchni, to chyba powinieneś wiedzieć, jak smakuje kuchnia, którą wydajesz. Pomimo tego, że nam młodym pracownikom dał szansę tutaj na kuchni, nie wykorzystaliśmy jej. Nawet nocą, nawet kiedy cały dzień nie jadłam, nawet kiedy nigdzie nic nie jest otwarte, lepiej się przegłodzić niż jeść zapiekany śmietnik warzywno-mięsno-pieczarkowy. Wiedziałam, że jest źle, ale nie wiedziałam, że Magda powie, że to było aż tak źle. Wczoraj próbowałam zjeść czekoladę. Niestety to się nie udało. Wszystko było niejadalne. Jaki jest tego powód? Idę powąchać, zobaczyć, sprawdzić, popytać. Powyzywać, pokrzyczeć, porozbijać talerze. Dobry wieczór. No, jestem tu cała młoda, śliczna, uśmiechnięta, mam piękne włosy, to jest pana dzieło, prawda? Ja powiem wam, że właściciel jednak ma talent w tym, co robi, bo mega ładnie wygląda. Bo nie ma szefa kuchni, z tego co wiem, tak? Na chwilę obecną nie ma. No, ale nie wydaje się panu, że jakby jedna kobieta zastąpiła by tych wszystkich trzech chłopców? Mądra kobieta, która to znaczy, dobrze gospodaruje? Generalnie tu też się z panią zgodzę z tym, że no, musiałbym diametralnie zmienić kartę. Nie? Bo, dlaczego? Ta karta jest żadna. Bo jest pizza, jest takie rzeczy. Ale dlaczego jest wszędzie, to, co jest wszędzie? Jesteśmy nad morzem, tego morza się praktycznie tu nie czuje w żaden sposób. No, to nie martwi. Znaczy, to nie powinno pana martwić, pan powinien zrobić kompletny zwrot w myśleniu. Także potrzebna nam jest pani, która jest fajna i która umie gotować dla swoich wnuczków, dzieci. Po prostu dojrzała kobieta. To jest zadanie. Jeszcze bez wejścia na kuchnię wiem, że nam będzie to potrzebne, żeby wygrać tą batalię, żeby to była dobra restauracja. Nie dość, że musi być fajna, ładna, to jeszcze musi potrafić fajnie gotować. No, właściciel będzie miał trochę roboty, żeby znaleźć taką kobietę. Wydaje mi się, że są do wyczyszczenia, nie? Ja przed każdym robieniem pizzy... A niech pan zobaczy, każdy jest zardzewiały, każdy jest brudny. No tak, jest brudny, bo robimy przed każdą pizzą, a pizza była ostatnio zrobiona 2 tygodnie temu. No. A tutaj? To już nie powiem. Pan to je też, taki blachem? Znaczy, ja bardzo rzadko na... Ale pani Magdo, od spodu pizzy nie robimy, więc niech będzie sobie brudny. To nie przeszkadza nam. A komu pan dedykuje tą brudną pizzę? Dobrze, no to nasz błąd, nasza wina, tak? Jest to panią. Trucizna jednak. Co to jest? Kartofel pufa. Aha, czyli niemieckie placki ziemniaczane. To są niemieckie placki dla klientów z Niemiec. A w drugiej zamrażarce jeszcze są placki polskie dla Polaków. Od kiedy się razem kładzie rybę mrożoną z mięsem? Teraz już wiadomo, skąd ta rybna nuta we wczorajszym rosole. Macie w dół. Albo po prostu was nikt tego nie nauczył, albo uważacie, że nikt tego nie zauważy. Dziwię się, bo z wyglądu można mieć nadzieję, że kochacie kuchnię, natomiast to jest objaw kompletnej ignorancji. A szczególnie jak się widzi placki ziemniaczane w tej formie. One w sezonie są używane. Proszę? No tak, w sezonie. W sezonie, to znaczy w sezonie trzeba bydło karmić paszą. A
Panie Adamie, żeby wygrać poza sezonem i być pełnym miejscem, trzeba być uczciwym, trzeba gotować dobrze. I ja zamykam dzisiaj restaurację, ponieważ ja tam nikogo nie będę karmić, a jestem tu... Ale pani nie musi karmić, tu są kucharze, które będą karmić. Makabra. Po prostu za dużym obdarzyłem ich zaufaniem, za mało jakąś taką stricte kontrolą. Za mało biłeś ich. Trzeba było częściej i mocniej bić. Wtedy by było wszystko git. Szef nam dał za dużo. I my to żeśmy wykorzystali w sensie takim, że odwrotne, nie? Po prostu mieliśmy wszystko w dupie, wam się nie chciało pracować. Tyle, tak chciałbym powiedzieć. Nie, przepraszam, przeproszę państwa, zamykamy restaurację. Jest problem techniczny. Dobrze? Wszyscy wychodzimy, tak? Tak. To ile za to mam zapłacić? Już podaję rachunek, tak? Już powiedziałbym na ich miejscu, że pan już nic nie musi zapłacić. Niech to będzie po naszej stronie. Tak bym ja zrobił. Nie wiem, co zaraz powie właściciel. I tutaj też pani podam rachuneczek, bo zamykamy restaurację. Taką dyspozycję miałam wydać i... Klienci, których przyciągnęła do syrenki głównie obecność Magdy Gessler, muszą obejść się smakiem. A jeżeli ci ludzie tutaj są tylko po to, żeby zobaczyć Magdę Gessler, to nie jest mi żal, niech wychodzą, niech się nawet zapasą. Chcieli zobaczyć Magdę? Trzeba płacić. Nauczka dla szefa na przyszłość. Nie ufać. Praktycznie wszystko jasne. Może egzamin z teorii poprawi wizerunek kucharzy? Marku, skąd takie błędy? Takie zasadnicze błędy. Gotuję, gotuję. Proszę cię, przepis na wasz czerwony. Akurat masz czerwony, tak? Mhm. To jest akurat od buraków najdalej. Nie, jest... nie lubisz buraków, tak? Bardzo. Nie lubisz? Nie lubię. To, że nie lubisz, nie oznacza, że nie musisz potrafić gotować barszczu czerwonego. Lubisz buraków w Polsce, no, kucharze. No dwóch rzeczy nie lubię. Bananów i buraków. No dobrze, no trudno. Ale inni lubią, więc musisz znać przepis. Idziesz na targ, wybierasz buraki. Słucham, jak one mają się prezentować? Czy ty byłeś kiedyś na targu, żeby kupić coś do restauracji? Do restauracji? Kurde, przywoziła. No to o czym Boże wam mówię. Może trzeba profesję zmienić? Ciekawy ci u fukiera. Kucharz idzie na rynek i kupuje z targu owoce i warzywa, czy przewozi hurtownia? Bo mi się wydaje, że jednak hurtownia przewozi chyba. Potrzebuję kuchary takie z prawdziwego zdarzenia. Naszej pani nawet, która potrafi ogarnąć temat. Ktoś, kto potrafi moimi młodymi ludźmi, jak mama, posterować. Dobra, to czekam niecierpliwie na jakieś tam wieści. Kiedy Adam desperacko szuka specjalistki, do tablicy wezwany zostaje Tomek. Tomek, ty robiłeś te gołąbki tutaj? Tak. Słucham. Co by dodała babcia, czego ty nie dodajesz? Serce. Tego właśnie brakowało tym gołąbkom. Serce. O rany, ale lecisz demagogią, zaraz się rozpłaczę. Dalej? Duszę. Ale w czym? Mówiłem, serce i duszę. Dusza. To jest to, czego brakowało. Nie jestem. Umiesz robić majonez? Nigdy nie robiłem, ale spróbować zawsze można nauczyć się. Jestem otwarty na propozycje. Oj. I co ja z tobą zrobię? Ja się nie spotkałam z czymś takim, że ktoś się zajmuje kuchnią i praktycznie w ogóle nie potrafi o niej mówić, bo nie wiem, czy nie potrafisz do końca gotować, ale mówisz fakty źle i nie znasz przepisu. To będę was prosiła o przywiezienie jak największej ilości świeżych ryb. A prosto z kutra, prosto od rybaków. I proszę wyluzować, ponieważ to nie jest po to, żebyście mieli takie miny, tylko po to, żeby zmienić myślenie i stosunek do życia. Może to jest szansa na to, żeby wreszcie zabrać się do roboty. To jest kapitalna, to jest cudowna praca, bardzo trudna, bardzo ciężka, ale wymaga aktywności, zainteresowania. Także panowie, proszę się obudzić. Takiego doświadczenia jeszcze nie miałam, żeby wiedza sięgała dna. I przypomniała mi się Polska, PGR. Bardzo trudne czasy. Mam nadzieję, że jutro będą lepsze czasy. Od rana Mission Impossible. No bo jakim cudem zdobyć w Ustce świeże ryby? Bierzesz wędkę i idziesz i łapiesz. No to tyle, proste. Halo. Czyżby w porcie? Halo, panowie. Rybek nie będzie, tak? U państwa świeżej? Nie. To będzie wędka z pomorskiej. I turystyka. No dobra, dziękuję ślicznie, trudno. Chciałbym kupić trochę więcej, większą ilość świeżej ryby. Zostały jeszcze tylko dwie skrzynki. Dla ślepego nic trudnego. Ryba jest świeża, jak widać po skrzelach.
Ma pana na Bałtyku. On tam niby coś się zna, tam patrzy na głowę. On się w ogóle nie zna, on tylko powiedział, tak świeża. A, dobra, to ja sobie wezmę. Tutaj mamy. Tu jest filet z dorsza. Filet, tak. Łaty. Markowi zostało już tylko jedno koło ratunkowe. Telefon do przyjaciela. No kurde, ile mam do ciebie dzwonić? Ty ślepy, dostałeś? A dasz radę więcej? No to hej, no do zobaczenia. No nara. Tymczasem w Syrence pojawia się nowa osoba. Pani Danusia, kobieta po fachu, zna kuchnię, zna ten temat od podszewki. Mało tego, pani Danusia również uczyła młodzież. Dzisiaj restauracja Syrenka przeżyje duży szok. Plan zmian jest szeroki. Będzie kuchnia hiszpańska. To będą takie zmiany nad morzem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest tą panią. Bardzo miło pani. Miło mi bardzo. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że w przepisie będą mieli zupę z dyni. Odważna kobieta. Odważna, bo co, bo podała rękę ci? Pani najbardziej lubi gotować tutaj nad morzem. Najlepiej lubię kuchnię polską i to taką staropolską. Ryby tak, w galarecie? Ryby też, tak, w galarecie. Różne ryby faszerowane. Fajnie. I tak ja sobie tutaj wyobrażam wystrój związany z rybami. Jakieś siatki, jakieś ryby, coś tam. Pani Danusia jest dopiero pół godziny, a już to zaczyna rządzić, mówić, tu będzie tak, tu będzie to, tu będzie kuchnia taka. Podoba mi się ta pani. Na mnie mówią, że się rzucam jak Gesslerowa. Także ona nie wie, że mam taką ksywę, nie? Gesslerowa. Nie wiem. Dobrze. Tak mi się to teraz ja wam chcę opowiedzieć, co ja naprawdę wymyśliłam. To wszystko zostanie pomalowane na biało. Będą tu wisiały ogromne zdjęcia ryb. Kuchnia będzie kuchnią na temat ryb. I teraz menu będzie takie jak giełda. To znaczy, jeśli pan dostanie turbota, czy dorsza, to pan pisze dzisiaj mamy świeżego turbota, tam 100 gramów ileś. Będzie kremu z dyni, serem gruyère, z kremówką. Będą duże dynie jak wazy, z których się będzie wydawało zupę. Następnym daniem będzie dorsz pieta. Czyli coś takiego, co w ogóle tu nie ma, bo tutaj nikt nie robi ryby z pieca, czyli ryby kompletnie bez tłuszczu praktycznie, wszystko jest frytangą. Potem podajemy gołąbki z dorsza, na deser najlepsza wuzetka na świecie, biszkop czekoladowy, przekładany odrobiną konfitury z róży, bitą śmietaną naturalną od mleczarni. To jest kolacja na jutro. Czy państwu się podoba pomysł? Nawet jeżeli powiedzą, że nie, tak nie ma wyjścia, bo musi być tak, jak powiem, Magda Gessler. Dopiero później, jak ona sobie już gdzieś tam wyjedzie. Może być co chcesz, ale jak Magda jest, musi być tak, jak ona powiedziała. Kolacja jest tylko. Mieszkamy nad morzem, mamy dostęp do ryby, a my tego nie wykorzystaliśmy. Dorsz. Tak. I filety z łosia. Z łosia? Jakie filety z łosia? Nie no, stres złapał ślepego i się teraz pomylił. Każdemu się zdarza. To będzie do pieca? Tak. To będzie na gołąbki? I do placków, tak? Dobrze. Wszystko przygotować do gołąbków, nie mieszać przed moim przejściem. Aha, kaszkę dobrze. Przygotować, mieloną rybę dobrze. przygotować cebulkę. Kaszkę surową, nie? Surową. Cebuli dużo. Tak. Piękne węgorze, piękne. Dzisiaj wędzone. No i nie chińskie. Pani dostaje na gospodarstwie z pomocnikiem, a panu zapraszam na naukę wędzenia. Dobry wieczór, to jest młoda załoga. Witam serdecznie. Henryk Podkowa się nazywam. Zapraszam, proszę bardzo, chodźmy. Będę uwędzona ja też. Zapraszam. Tutaj to jest właśnie pierwsze pomieszczenie. To jest wędzarnia ryb wędzonych. Proszę uprzejmie, wędzonych na zimno. Otwórz i odejdź. O. Dobra, tak zostaw. To jest na zimno. On będzie dopiero gotowy na rano. Z tym, że przygotowanie jego trwa 2 doby. Tak. A tutaj z kolei są piece do wędzenia na gorąco, na ciepło. To będziemy w nocy wędzić. Dziękuję bardzo. Szapowa, panie Henryku. Panie. Dziękuję wam bardzo. Spróbowałem łososia pana Henryka i zamieniam teraz łososia, mięso na łososia. Teraz, żeby tylko nauka nie poszła w las. Zaklejone okna syrenki to zasłona dla sporych zmian. Trochę inaczej. Trochę. Adam, nie załamiesz się? Bardzo inaczej. No, robi się jaśniej i sala się robi przestrzenniejsza, tak? Większa się wydaje. Co żeście zdziałali? Zmielony dorsz. Tak, jest zmielony już, tak. Dobrze, ale by się ze skórą nie umilili? Ze skórą? Mhm. Ja zawsze robię ze skórą dorsze.
Znaczy faszerowanego? Tak, też. Bo jest więcej kleju wtedy, tak? Tak, jest no, to, co wartościowe się wyrzuca, prawda? Pani nie może czegoś nauczyć, ja tego tak nigdy nie robię. Właśnie chciałem powiedzieć, że Magda była zaskoczona i pierwszy raz widzę, żeby Magda się od kogoś uczyła. Więc fajnie, zobaczymy, co z tego będzie. Ale dla mnie też to jest dziwne, żeby ze skórą mielić. Ale okej. I nie czuć tego potem? Nie, na pewno nie. Fantastycznie. Bo później jest ciężko pokroić. Wierzy dużo. Cebulę tak trzeba zrobić jak do śledzia, czyli w lnianym ściereczce z solą popukać, powykrętać, żeby gorzkość wyrzucić i taką cebulę dodać. I to jest gorycz. Czyli widziałam, że aż tyle wody ma. Ale będę miała fajne renty przez 3 dni, pewno pachniały. I robimy krem z dyni. Ile liczymy? Po 200 ml? Nie, nie, w ogóle nie liczymy, tylko robimy. Najpierw przynosimy dynię, zobaczymy, jakie mamy dynie. Ach, naprawdę maszyna, jakie piękne. Brawo, Adasiu. Dobrze, a teraz tak, Adam, pomożesz nam? Tak. Musimy zrobić z tej ogromnej dyni wazę. I musimy też z tej dyni zabrać miąższ. A tą wozetkę robimy z biszkoptów, tak? Z powidłami śliwkowymi na czekoladę. Potem bita śmietana. Mi się wydaje, że pani Danusia i pani Magda na kuchni to by się pozabijali. Taki charakter mają. I tak też rządzić, i tak też rządzić. Nie nadają się do współpracy razem. Prawdziwa mleczarni. Na to następny, jest. Ale biszkopt musi być nasączony syropem. Nie będzie się, na pewno. Będzie super. A potem będzie smacznie, będzie pani dobrze, się zna na rzeczy aż za bardzo, więc jest super. No, na pewno. W końcu co dwie Magdy Gessler, to nie jedna. Jeszcze jakąś sałatkę mi mieliśmy zrobić. Ja nie spróbowałam. No właśnie. Z powrotem. Nie słone. Mało słone, no. To później posolimy gołąbki. Gołąbki się posoli, to nie problem. Zabierać, a już mam 15 zawiniętych. Zwracamy. Poleciałaś, trzeba było mnie zawołać. Ja nie widzę tu problemu, bo ja bym posoliła później w tym. W końcu jest ktoś, kto się przeciwstawił Magdzie. I teraz ma swoje zdanie i nie podpuszcza. Będzie smacznie, ale fajne, ale wszystko. No dobrze, zobaczymy, czy to wytrzymamy. Na razie jest nieźle. Na pewno mamy pomoc, to jest pewne. Ja już tak dużo wiem na temat żywienia, że może jestem zarozumiała, ale nic dla mnie nowego tutaj nie ma takiego, co by mogło mnie zachwycić czy coś. Na razie jeszcze mi to nic nie nauczyło. Może jutro. Dodałaś masła klarowanego? Tak. Fajnie. Dla mnie na przykład nowe jest gołąbki z ryby. Nigdy nie jadłem gołąbków z ryby i chętnie bym spróbował. Jestem w ogóle ciekaw, czy ta restauracja jeszcze działa i czy serwują gołąbki właśnie z ryby. Jak tak, to kiedy bym się przyjechał zobaczyć, jak to wygląda. Swoje misternie rzeźbione 3 grosze dorzuci także Adam. Możesz. Nie, kolego. Jak zaczynasz, to musisz krótkimi ruchami, niewysokimi, żeby cię nie wyskakiwały. Proszę. Chęci nabrałem ogromne. Dzięki pani Magdzie. Zrobiła na mnie fenomenalne wrażenie. Bo się uczysz, a nie stoisz na jednym miejscu, bo coś nowego. Właśnie to polega na tym, żeby codziennie coś nowego się uczyć. Przychodzisz do pracy, nowy przepis, nowe dania i wtedy jest chęć przychodzić do pracy. I zapaliła we mnie iskrę, która spowodowała to, że nabrałem sił, wigoru, chęci przede wszystkim. I teraz od nowa zawijam. Trzeba uważać, żeby one się nie spaliły. Przewracajcie mi tego. I pani Danusia teraz mówi, ale Magdo, to się nie spali, ze spokojem. To jest, ja się znam na tym, to już to robię 40 lat. Wszystko będzie pod kontrolą. I takie powinny być, wtedy są smaczne. A teraz w kostkę bułka, ścieramy żółty ser, tak z kilogram żółtego sera i w kostkę dynię. I to wszystko zostawiamy na jutro przygotowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Adasiu. Ale galimatias. Kuchnia uwędzona. Ale jeszcze kompletnie surowa. Pani Danusia rządzi, a właściciel każdy kształt, ale ręcznie. Dziś nowe otwarcie syrenki. Powoli wszystko zaczyna nabierać kształtów. Pełna ciekawości tego, co zastanę, ile ugotowali.
A może już ja nie mam nic do roboty, bo Danuta ogarnia nieźle. Co taka cisza? Ale prosiłam, żeby nie robić zupy z dyni do mojego przyjazdu. Zamorduje. To jest Marek, dynia zalana ale... wywarem, on nie był doprawiany. Nie doprawiany jeszcze w ogóle. To jest odcinek, kiedy Magda Gessler się nie czuje jak ryba w wodzie, naprawdę. Z serem. Biały pieprz poproszę. Gałka. Leci. Może sól i cukier. Stop, mieszamy. Czekaj, łapię to od razu smak. Perfekt. To jest cała śmietana? Czy jest jeszcze jeden kubeł? Mamy jeszcze, nie, mamy śmietanę w kartonach jeszcze. No to mamy kompletną dupę, bo nie mamy do Ale tu mamy gotowanej 3 litry. Nie, ale ja potrzebuję do wózetki taką śmietanę. Ja już wózetka jest zrobiona. Jak to zrobiona? Pani Danusia to tam leci ostro, no to ma wszystko w dupie. Czy Magda powiedziała, żeby robić, nie robić wózetkę? Danusia powiedziała, że ma być i koniec. Żadnej dyskusji. Taką śmietaną? No przecież pan... Czy z kartonową? Z tą śmietaną. Ja ubiłam tą śmietanę i już jest w lodówce. Ubiję tą kobietę. Ubiję, no. To pana Adama bijemy. Śmietana jest z kartonu. A było widać, bo przed tym jak ona powiedziała, że nie, to było z wiadra, około 2-3 sekundy pani Danusia się zastanawiała. I w tym momencie właśnie było widać, że ona kłamie. Danusia, dałaś śmietanę z kartonu. No przecież nie może mnie okłamać. Naprawdę się na tym znam. No wiem, no. To po co pani kłamie? Nie wiem. Tak naprawdę pani Danusia specjalnie skłamała, żeby sprawdzić, czy Magda Gessler wyczuje, czy nie wyczuje. I czy się zna na tym, czy się nie zna. Ja już mam dosyć tego. Naprawdę żałuję tylko, że tu przyjechałam. Danka, nie płacz. Danusia, chodź pomagać, bo nie dam rady. Nie, właściwie w momencie to nastąpiło, bo nieraz się nie przejmuję takimi uwagami, nie? Ale dzisiaj akurat mnie trochę zabolało. Hej. Ja cię nie chciałam obrazić, ja po prostu nie może być tak, że ktoś mi coś wciska za coś. Ty wiedziałaś, że nie użyłaś tej śmietany, co powinnaś. No to już, skończmy sprawę, dobra? Dobrze. Gruba kreska. Dobrze, ja poproszę teraz tak, sok z kapusty. Super. Kiedy jedziemy na kanapkę? Za chwilę. Mogę robić takie kanapki, ale po połowę 10, tak? Tak, masło, krzan i kręcona rybka. Lecimy. Smacznie wyglądają. W restauracji ostatnie prace ręczne. Jeszcze tylko kilka rybek i... I mamy. Trochę jest za wami. Już za momencik otwarcie nowej syrenki. Wcześniej miejsca jakich tysiące. Teraz prawdziwie nadmorskiej restauracji. Po kolorze pomarańczowym nie ma już śladu. Odtąd dominuje kontrastowa biel i czerń. Stoły, dotąd jak w szkolnej stołówce, nabrały charakteru dzięki lnianym obrusom. Zniszczone stare krzesła dostały drugie życie. Na ścianach zamiast niewyraźnych obrazków pojawiły się powiększające przestrzeń lustra. Jest inaczej, ale mi się wydaje, że ściany bym zrobił nie białe, tylko już lekko niebieskie, bo te teraz białe ściany wyglądają tak biednie bardzo. Nie podoba mi się. Reszta wszystko jest okej, ale ściany mi się nie podobają. Narwa świeża, którą ty zdobędziesz. Nawet będzie dorsza, świeżego jest dorsz. Będzie łosoś, będzie troć, to będzie troć. Dobra, a my zaczynamy. Pora zedrzeć zasłonę tajemnicy. Witam serdecznie i zapraszam moich gości do środka. Zapraszamy. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo. Adam od tego momentu staje się właścicielem nowej restauracji Syrenka. Myślę, że kolacja będzie smaczna i chciałabym, żeby tutaj przychodzili ludzie z ustki. Przede wszystkim. Zapraszam. Na początek szprotki na ciepło w pergaminie. Rewelacja. Wystrój i oddział. Nie wstępowałam tutaj do tego lokalu, bo już tak z zewnątrz nie zachęcam. A w tej chwili na pewno będę częstym gościem. No kurde, jaka to jest piękna dynia. Mega mi się podoba. On naprawdę ma wielki talent. Jeżeli mu się nie uda z restauracją, to może otwierać swój zakład, gdzie można rzeźbić różne ciekawe rzeczy.
byle co. Ta-ta-ta-ta. Twórczość pana Adama to teraz sztuka użytkowa. Z korpusu dyni powstała waza, a miąższ nadaje treść samej zupie. I nic się już nie marnuje. Bardzo smaczna dynia. Na nowo ją odkryłam, bo niedawno gotowałam mojemu dwuletniemu synkowi zupełnie inaczej ta zupka smakowała. Jest niesamowita. Do tej pory uważałam, że dynia to tak w occie. Ale zupa jest fantastyczna. Ja tam wiem, że zupa dyniowa zawsze jest na słodko. Nigdy nie słyszałam, żeby do dyni dodawać octu. Podajemy teraz te placki z cukinią. Podajemy teraz te placki z zamarszarki dla klientów z Niemiec, bo to są lepsze placki. Dobrze? I bez ryby. Bez ryby. Bez ryby? Bez ryby. W ogóle bez ryby? Bez ryby, no mówiłaś przed chwilą, to odpadamy. Dobra. Wiesz co, idź wasze ale zaraz komuś to już nie wytrzymam normalnie. Mi się wydaje, że pani Danusia tam długo nie przepracuje. I maksymalnie 2-3 dni, stąd się sama zwolni. Dosyć. Pani Danusia pokazuje rogi. Tak, wzdłuż. Więcej. Oj, weź tych nakładaj, nie jęczysz, jęczysz tutaj. Wzdłuż czy nie wzdłuż? No jest, koper jest. Czego ty chcesz? Jestem bardzo ciekawa, jak będą wam te gołąbki z dorsza smakowały. Gołąbki mam? Z dorsza? Tak. Dużo sosu, jest super. O, tak. Proszę bardzo. Mamy ludzi, co najważniejsze, i oby oni zostali i przychodzili do nas. Macie ludzi, bo jest za darmo. Zobaczymy, czy jak trzeba będzie zapłacić, czy ktokolwiek w ogóle przyjdzie do was. Niespodzianka. Wędzarnia. Masz ją pod nosem. Otwórz. Rewelacja. Wędzarnia, czyli prezent od Magdy Gessler. Teraz smaczną kuchnię będzie się dało wyczuć nosem. O Boże, jaki łosoś. Ale dziękuję ci bardzo. Będę mistrzem świata w tym wędzeniu i tak jak pan Henryk uwędzę swoje życie, tak? Zapraszam pana z powrotem, a ja się żegnam, ponieważ cud został dokonany, syrenka jest mega syrenką. Ma smak, zapach i jest dobrze uwędzona, nie surowa. 13 tygodni później? Wow, długo to jest. Ile to? 2-3 miesiące jej nie było? Mi się wydaje, że to mogło być tak, że ona w ogóle zapomniała o tej restauracji i po prostu jechali do Warszawy, później ktoś do niej mówi: ej Magda, przecież zapomnieliśmy jeszcze o Syrence. I no i teraz do tego tak było późno. Restauracja Syrenka wszystkich przywołuje swoim zapachem wędzarki. Mam nadzieję, że łosoś będzie tak dobrze uwędzony, jak dobrze pachnie to wędzenie. A czy w środku jest tak pysznie, jak ją zostawiłam? Idę zobaczyć. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Cześć. Jak ładnie. I są goście? Są, jak widać. Jak smakuje? Bardzo. Nie za suche? Nie. No to jak dobrze, to dobre. Generalnie tu jest o wiele lepiej niż był, kiedy Magda zostawiła. Jest tak teraz ciemniej trochę nawet. Są te światełka wszędzie. Jest na pewno przytulniej niż było, kiedy Magda zostawiła. Jest takie pyszne. Co to? Dorsz borowika. Nie wiem, to tutaj postawię, popatrzę, bo chyba już... Proszę. Świeżutki dorsz. Filet, tak, z borowikiem, z mozzarellą w piecu. Kto gotuje, Adam? Tomasz. To naprawdę pyszne danie. Słuchajcie, brawo. Tomasz gotuje, ale ciekawe, czy pani Danusia jeszcze jest, czy nie ma jej. I co się stało z Markiem? Gdzie jest Marek? No chyba w sumie... Patrząc na to, jaki on ma charakter, to ja się nie dziwię, że go nie ma. Jeden jedyny przetrwałeś i wierzyłeś w to. Byłeś bardzo zainteresowany i ciekawy. Wierzyłem. Pani Magda mnie zmotywowała, uwierzyłem w swoje siły. A ta pani taka duża, to już wyszła stąd? Pani Danusia? No. Mieliśmy duży ruch i zdrowotny. Wysiadło. Podejrzewam, że nie wyrobiła. Dobrze. A mi się wydaje, że po prostu jeszcze nie chciała pracować. Zrobił się większy ruch i ona powiedziała: dobra, trzymajcie się, ja uciekam. Panu dziękuję za ogromną wiedzę i serce do wędzenia i traktowania polskich ryb. Dziękuję i to, że pan je może zdobyć. A panie Adamie, o to, że pan przeskoczył samego siebie, po prostu razy mili. Okej, a teraz zobaczymy, czy syrenka jeszcze nadal jest otwarta i czy działa, czy nie działa. I jak znalazłem w internecie, jest syrenka, cały czas działa, bardzo dobrze działa, bo średnia ocena to jest 4,3. To jest mega dużo, 3,5 tysiąca opinii.
Więc naprawdę jest bardzo dobrze. A to oznacza, że latem może pojadę sobie, żeby zjeść gąbki z ryby. O. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało, że zostawicie łapkę w górę, a my się widzimy z wami już wkrótce. Dzięki. Cześć.